się niezmiernie, że możemy dzisiaj wspólnie świętować otwarcie skweru w Janowie Podlaskim. Skweru, dzięki któremu nasza miejscowość na pewno zyskała. I udało się, drodzy Państwo. Udało się, zbudowaliśmy piękny obiekt. Koszt inwestycji, tejże inwestycji to 4 200 000. Jak pamiętacie Państwo, zaczęło się od wycinki drzew i tu się zaczęły problemy. Pewnych rzeczy nie da się uniknąć. Podobnie było z wycinką drzew. Przebiegała, nie wszyscy może wiedzą, ale pod kontrolą dendrologa i konserwatora zabytku. Wycinane były tylko te drzewa, które trafiały w układ kompozycyjny naszego skwerku, bądź też rzeczywiście były to drzewa w złej kondycji. Mamy tu obok nowe nasadzenia, które za kilka lat na pewno się pięknie rozrosną, bo korony mają gdzie rosnąć i ten skwer będzie coraz ładniej wyglądał. To nie koniec problemu przy budowie skweru. Pamiętacie Państwo, trafiliśmy w okres pandemii, a jak pandemia, to zaczęły się kwarantanny, choroby wykonawców, podwykonawców, problemy z dostawami i w związku z tym ta budowa się rzeczywiście troszeczkę przedłużyła. Dzisiaj, drodzy Państwo, możemy uroczyście przekazać mieszkańcom naszej gminy piękne miejsce, zrewitalizowany skwer. Wykonano fontannę, która pokazuje to, z czego Janów jest znany na całym świecie. Mamy piękne konie arabskie. Za Państwem pawilon wielofunkcyjny, który w dłuższej perspektywie będzie zagospodarowany. Utwardziliśmy aleję kostką dolomitową, kostką granitową. To wszystko powoduje, że ten teren wygląda rzeczywiście bardzo, bardzo ładnie. Na terenie skweru zamontowane nowe oświetlenie LED-owe, nowe ławeczki oraz cały teren jest objęty monitoringiem po to, żeby każdy, kto tu przyjdzie, mógł czuć się bezpiecznie. A muszę Państwu powiedzieć, że 2 tygodnie, od kiedy tak już to naprawdę funkcjonuje, to miejsce stało się naprawdę miejscem spotkań wielu osób. Byłem przy podpisywaniu tej umowy przez województwo lubelskie na tą rewitalizację, na polepszenie funkcjonowania Centrum Janowa Podlaskiego i dzisiaj po kilku latach możemy się spotkać w przepięknym miejscu. Szczególnie uwagę przykuwa fontanna, o której mówił Pan Wójt. Myślę, że absolutnie najpiękniejsza w naszym powiecie, być może nawet w naszym województwie. To, co tutaj się dzieje, predestynuje Janów Podlaski do tego, abyśmy promowali go nie tylko w regionie lubelskim, Polsce, ale również na świecie. I rzeczywiście zwracam się tu do władz samorządowych. Pomagamy jak możemy, jeżeli chodzi o samorząd województwa. I proszę Państwa, wicemarszałek Dariusz Stefaniuk absolutnie tą umowę podpisywał. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu, życzę niezmiennej otwartości na potrzeby mieszkańców, wytrwałości w urzeczywistnianiu kolejnych planów i zamierzeń oraz dalszych sukcesów, by czynić nasze małe ojczyzny przyjaznym miejscem dla nas wszystkich. Podpisał z wyrazami szacunku Jerzy Szwaj, przewodniczący sejmiku. Tutaj widać dobrą współpracę, współpracę wójta z radnymi, inicjatywy radnych powiatowych, inicjatywę radnych wojewódzkich i ta jest dobra współpraca z poszczególnymi szczeblami jest widoczna i bardzo za to dziękujemy i gratulujemy Wam wszystkim. Dobra współpraca daje dobre efekty. Życzymy, byście Państwo tutaj bezpiecznie, przyjaźnie, przyjemnie w dialogu spędzali ten czas, byście również kreowali nowe pomysły. Panu Wójtowi gratulujemy tych pomysłów, które zrealizował, jak również dziękujemy Panu Marszałkowi właśnie, Panu Marszałkom, Panu Posłowi i Panu Marszałkowi. Natomiast Państwu życzymy, byście wiele projektów wspólnie mogli zrealizować. Moja myśl gdzieś sięga daleko. 611 lat temu też było potrzebne kropidło, była potrzebna szabla, były konie w Grunwaldzie. I dlatego organizatorom dzisiejszej uroczystości bardzo dziękuję, że wyeksponowaliście właśnie to wydarzenie w ten historyczny sposób. Panie Wójcie, zaraz stoi tak. No to tkniemy! Tkniemy!